będę startować. Będziemy za chwilę odliczać. Zagadka nie umie, to mamy poczucie, także czeka. Widzę, że coś tam chwycił tutaj nieprawdopodobnie kilogramikę, która na sygnał postawił. To będzie git. Radek Błaszosia, że trzyma w ręku normalnie przyjaciół, bo to jest 30 sekund dzień na zatok. Startu pierwszymi, Radek Błaszosia, bez wiadomości, wolności, także zarobicy, emocje, rozpoczyna na zacznie podliczać. Taki zapach mieszanki, usuwa. O, synek. Fajnie. Druga linia. Mówiłeś taki perfum. Ale dalej my nie możemy obserwować, jak tam zawodnicy przedzielają się przez trasę. Pójdę do startu drugiej linii. Patrz, dronem poszłam. Skoro najwcześniej będziemy próbować na bieżąco, bo to jest ta rywalizacja. Jakieś 10 sekund do startu. Tato Błaszosia ponownie daje sygnał. Padało wczoraj? 3, 2, 1! I pirotechnika i ruszają! Wydaje wszystko po swoim zadania. Jest już w grze. Czyli kolejna 80. Prosimy bardzo, byście tego nie robili, bo jest zakaz używania dronu. Mamy ten czas, czekamy na start czwartej linii. Czyli zawodnicy na miejsca o 241 około do 320. Jest pełna wiedza do startu. I jak wspominałem, pół minuty i wystartujemy kolejną linię, linię czwartą. I tak naprawdę za kilka minut powinniśmy zobaczyć najszybszych zawodników na sekcji Eurocrossu.
czeka nas niezmiernie gością, bo będzie się działo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i rusza kolejna linia! Kwalifikowali, przejechali 100 metrów i koniec. Ja pierdzielę, przerobane. Wiesz, ja w ogóle tam nie zobaczyłem tej gleby. My się patrzyłem tu i dopiero jak powiedzieli. Wiesz, tutaj przy tym zakręcie się zwęża każdy ogień. To dwóch zawodników nie wstało. Co mówisz, żeby na przykład przejść tam co telemimie? Dobra, to ci ostatni wystartują i idziemy tam się przejść. Będzie jeszcze z innego ujęcia trochę. Jeszcze raz prosimy, żebyście zwracali uwagę na nas, że wylatamy dronami, jest absolutny zakaz operowania dronami na terenie imprezy. Prosimy, uszanowali, bo to jest bardzo ważne, bo tutaj na terenie imprezy operują inne statki powietrzne, więc jest całkowicie zakaz używania dronów. A my nic naszego jeszcze nie mamy, ale one powinny pojawić się zaraz w tej chwili. Ciągle obserwujemy, co dzieje się na tym płycie numer 1. Czekamy na idę tam Cydek trochę niżej, jak zajdę. Idę tam trochę niżej, zajdę. Dziewczyny, czytają nowa strefa. Przepraszam, że tam można kupić sobie majątkowe koszulki, dziadki.
się. Jesteśmy już w trakcie wyścigu głównego. Zdążyło wystartować 7. Zdążyło wystartować 5. Tutaj jeszcze na start dwóch pozostałych, teraz będziemy mieli zielone światło, a ja przypominam po raz kolejny o tym, że nie latamy statkami powietrznymi, znaczy statki powietrzne latają, natomiast wy nie latacie oczywiście dronami, więc jeżeli macie ze sobą drony, czy jakieś balony, wypełnione helem, czy cokolwiek innego, co jest w stanie wznieść się o powietrze, to my prosimy, by tego absolutnie nie używać. Otrzymaliśmy w tej chwili informację, że na szczęście nic tam się nie stało. Zawodnicy są cali i schodzą o własnych siłach. Widzę, że już zabrali swoje motocykle. Także wyglądało to bardzo groźnie. Na szczęście skończyło się tylko na obiciach i na potłuczeniach. Tym samym my będziemy wznawiać rywalizację. Czekamy jeszcze na start dwóch linii. Jak ktoś jeszcze jest w stanie jechać, to może wrócić, tak? Chyba tak. Dlaczego biało mógłby nie przepaść? Tam jeszcze czeka niemal 160 zawodników, a ja otrzymałem informację, że niespełna minuta dzieli nas od startu kolejnej linii, czyli linii numer 6. I tak jak wspominałem przed momentem, tam jeszcze niemal 160 zawodników czeka na swoją kolejną. Wy teraz pokażcie, że jesteście z nimi. Oni stoją na starcie. Na pewno was widzą, na pewno was odwróżą. Zróbcie im jakiś hałas! Ale głośno, głośno, głośno dla tych, co jeszcze czekają na swój start. To jest Red Bull 11 MW. Pół minuty. Musi tam być. I słuchajcie, tam zawodnik, który schodzi, jak ostatni widzę, tam jeszcze motocykl, sprawdzamy, czy tam wszystko jest ok. Widzimy, jaką zmierza teraz już pewnie strony padoku, pomagają mu sanitariusze, widzimy go na ekranie. Dodajcie mu tu swoimi brawami, halo! 2, 1, teraz będziemy zaczynać znowu! Poszła pirotechnika! Tam widzę, że Warszawę pokazują, gdzie trzeba jechać. By uniknąć takich sytuacji jak wcześniej, a przed nami start już tylko ostatniej linii.